Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki oto zawijaniec z fileta z indyka, z wyśmienitym farszem, z kapusty kiszonej, grzybów suszonych i z dodatkiem miodu. No, jak widzicie, to jest coś naprawdę bardzo smacznego, bardzo delikatnego, bardzo lekkiego, bo tutaj mięso nie jest smażone, tutaj mamy zrobione na parze. No, opcja wyśmienita, zwłaszcza dla tych, którzy liczą kalorie. No naprawdę polecam taką wersję zrobienia takiej potrawy. Właśnie w tym odcinku pokażę Wam, jak to wszystko przygotować. Naprawdę bardzo proste, dość szybkie w wykonaniu. Także zachęcam. Zapraszam na mój kanał. Jak zawsze po filmie zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie jakiś komentarz pod filmem. Oczywiście nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz zapraszam już na film i zaczynamy przyrządzanie wyśmienitego zawijańca z indyka z rewelacyjnym farszem. A zaczniemy od przygotowania sobie grzybka. Grzybka suszonego zalewamy sobie wrzątkiem. Nie musimy go tutaj wcale gotować. Wystarczy, że zalejemy to wrzątkiem i niech on się pomoczy. A my w tym czasie zaczniemy przygotowywać sobie pozostałe składniki. Grzybka sobie teraz odstawię na bok, a my teraz zabierzemy się za fileta z indyka. Ja mam tutaj taki dokładnie kilogram, bez chyba kilku gramów. Musimy go sobie tylko dobrze umyć. I ja już mam swojego umytego. I teraz musimy tylko go tutaj dobrze oczyścić. O właśnie, tutaj z błonki. Tą błonkę tylko musimy po prostu poodkrawać, pościągać. I jak tylko będziemy mieli fileta oczyszczonego, zaraz pokażę Wam, co robimy dalej. No i mój filet z indyka już jest ładnie przygotowany. Teraz co musimy zrobić? Musimy go przekroić na pół, ale nie będziemy go przekrawać do końca, tak żeby nam on się ładnie otworzył, bo później będziemy musieli go ładnie sobie rozklepać, bo potrzebujemy to wszystko w jednej części. Zaczynamy. Ja natnę sobie najpierw kawałek. O, proszę zobaczyć, jak on mi się tu już ładnie otwiera. I kontynuujemy tak. I pamiętamy, że nie robimy tego do samego końca. Ja mam fileta, tak jak już widzicie, przekrojonego na pół. Proszę zobaczyć, jakie mi tutaj to ładne wyszło. I teraz będziemy musieli sobie go rozklepać. I jeszcze ewentualnie musimy, o tutaj jeszcze mamy trochę krwi w środku. Też musimy tego się pozbyć. Ja ją po prostu sobie tutaj wytrę ręcznikiem papierowym. Bardzo łatwo to schodzi. Proszę zobaczyć, tutaj gdzie mamy trochę wrośnięte. Wystarczy, że odetniemy sobie to nożem. I teraz musimy sobie fileta rozklepać. Ja sobie tutaj nałożę folię i teraz zacznę walkę. Musimy go naprawdę rozklepać. On zwiększy swoją objętość naprawdę dość sporadowo. Oczywiście rozklepujemy z każdej strony. Proszę zobaczyć, już zaczyna mi się powiększać. Obrócę sobie go na drugą stronę i tak samo będę teraz klepał z drugiej strony i zaraz Wam pokażę, do jakiej średnicy musimy go rozklepać. No i proszę zobaczyć, ja mam swojego tutaj filecika rozklepanego. No jak widzicie, prawie jest tak wielki jak moja deska. No naprawdę wyszło mi tutaj, kawał mięcha mi tutaj wyszedł. I tak to właśnie powinno wyglądać. I teraz co zrobimy? Będziemy teraz przyprawiać. Pamiętajmy, że strona zewnętrzna zostaje na desce, a strona wewnętrzna mięsa stroną wewnętrzną właśnie będziemy przyprawiać teraz. I ja teraz tutaj posypię wszystko delikatnie solą. Soli oczywiście dajemy według swojego uznania. No myślę, że trochę tej soli musimy dać, ale oczywiście jeżeli ktoś lubi bez soli, jak najbardziej może zrobić to bez soli. Po soli oczywiście dam pieprzu. Pieprzu też dajemy każdy pod siebie. I na koniec posypię jeszcze trochę majerankiem. Majerankiem tak posypujemy nie za dużo, delikatnie. I teraz też to możemy to wszystko sobie ugnieść. I teraz co musimy zrobić? Teraz musimy sobie to przełożyć na jakiś, no w moim przypadku naprawdę duży talerz. Przykryję sobie to folią i schowam sobie to do lodówki na około godzinkę. A my w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem farszu, którym będziemy właśnie nadziewać tego wielkiego, olbrzymiego zawijańca. Jak widzicie, ja przełożyłem go sobie tutaj na taką podłużną tacę, zawinąłem sobie go na pół, w zupełności to nie przeszkadza. Teraz sobie to
przykryję folią. Może to być folia, którą to ubijaliście. I chowam teraz do lodówki, a my za chwilę zabieramy się za przyrządzenie farszu. No a farsz zrobimy z wyśmienitej kiszonej kapusty. Kapusty kiszonej tutaj za dużo nie potrzebujemy, bo nie możemy tam też załadować tej kapusty za dużo, bo później byśmy mieli problem ze zwinięciem. Ja dam tutaj tak na oko, myślę, że dałem tutaj około 200 gram. I w pierwszej kolejności kapustę musimy sobie delikatnie przesiekać. Ja to zrobię tak szybko. Kapustę wcześniej już sobie odcisłem trochę od soku, żeby też tego soku tutaj za dużo nie było, ale oczywiście kapusty nie pukałem. Teraz co zrobimy? Teraz bierzemy patelnię i na patelnię wlewamy sobie olej. Wlewam sobie trochę oleju, tak żeby tutaj zapełnić minimalnie dno. Olej tak ładnie mi się tutaj teraz rozpłynął i za chwilę, jak tylko olej mi się rozgrzeje, wrzucam sobie kiszoną kapustę. Olej zaczyna mi się rozgrzewać, więc ja już sobie tutaj wrzucam kapustkę i teraz kapustkę zaczynamy sobie podsmażać i zaraz od razu powiem, jakie tutaj dodajemy pozostałe składniki. Teraz, gdy już kapustka zaczyna nam się podsmażać, my w pierwszej kolejności musimy sobie przelać grzybki na durszlak i sobie odcedzić je od wody. Grzybki mam już tutaj na durszlaku, ładnie mi się odcedzają. Odcedzam sobie je na bok, a w pierwszej kolejności mam tutaj kilka gałązek tymianku i ściągam sobie te listki, malutkie takie, można powiedzieć, igiełki i wrzucam tutaj odrobinę tego tymianku. No, kiszona kapusta, myślę, że z tymiankiem bardzo dobrze się integruje, bardzo dobrze smakuje. Jeszcze tutaj trochę ściągnę. Tymianku mam już trochę dodane. Oczywiście wsypuję dwie szczypty majeranku i trochę oregano. I teraz dodam grzybki, które już mi ładnie się odsączyły. Grzybków naprawdę możemy dać tutaj sporo. Śmiało możecie dać nawet więcej niż ja tutaj dałem. I teraz musimy sobie to wszystko dobrze podsmażyć. Ale pięknie świeci, a zapachy unoszą się niesamowite. Będziemy tak podsmażać około 10 minutek, może troszeczkę więcej. No i proszę zobaczyć, kapustka u mnie około chyba 13 minutek. Dokładnie wam tutaj podam, tyle ją podsmażam. Proszę zobaczyć, jak ona już ładnie ściemniała, bo dodaliśmy tutaj trochę przypraw. Grzybki daliśmy, grzybki też tutaj spowodowały, że kapustka trochę ściemniała. No i sam fakt, że jest podsmażana, to też spowodowało, że ona tam trochę ściemniała. Moja kapustka jest idealna. Ja już mam teraz gaz odłączony. Teraz poczekam dosłownie 10-15 minutek, żeby ona sobie trochę przestygła. Po prostu nie chcę jej kłaść tak gorącej na nasz filecik z indyka. Wrócę do was dosłownie za sekundkę i zaczynamy nadziewać. I zanim będziemy nakładać farsz, ja tutaj sobie polewam to miodem. Miodu nalewamy po całości. Możemy to rozsmarowywać, albo po prostu tak jak ja tutaj widzicie, jak robię, o, takie małe wężyki miodu. Dam jeszcze jedną łyżeczkę, a dokładnie łyżkę, bo mam tutaj dużą łyżkę. Miód doda słodkości, sprawi, że mięsko będzie naprawdę wyśmienite. Kiszona kapusta, tutaj dodatek miodu, no, opcja naprawdę rewelacyjna. Teraz musimy nałożyć sobie farszu. Farszu nakładamy warstwę nie za grubą. Ja tutaj najpierw sobie nałożę wszystko w jedno miejsce, a później ten farsz sobie rozprowadzę po całości równomiernie, tak żeby nam to się ładnie zawinęło. No i ja już mam ładnie rozłożone. Jeszcze sobie to przyklepuję tutaj łopatką, tak żeby tu mi naprawdę wyszło to dość płasko. No i teraz co musimy zrobić? No teraz musimy sobie to zawinąć. Zaczynamy tutaj od tej strony i jedziemy. Ale piękny wałek nam tutaj wyjdzie i naprawdę masywny. I tak jak wam tutaj mówiłem, o, tu mamy końcówkę. Tutaj nie dawałem farszu, tak żebyśmy mogli sobie teraz to dobrze zawinąć. Tutaj możemy też boki trochę wciągnąć do środka i teraz będziemy musieli sobie związać to sznureczkiem. No i jak widzicie, mój tutaj zawijaniec zwinięty ładnie sznurkiem owinięty. Co teraz zrobię? Teraz go włożę do worka,
zwykłego, normalnego worka, którego używamy do pieczenia w piekarniku. Mam nadzieję, że mi wejdzie, bo jest naprawdę długi, ale udało się. Wszedł i teraz muszę tylko ten worek sobie zamknąć. No i jak widzicie, ja już mam we worku zawinięte, zamknięte. Co teraz? No teraz przekładamy go na naczynie, w którym będziemy to parować. No bo tak jak widzieliście w tytule, robimy to na parze, nie pieczemy tego w piekarniku. Będzie bardzo smaczne, bardzo delikatne. Zwłaszcza polecam dla tych, którzy na przykład preferują właśnie jedzenie dietetyczne, którzy nie lubią smażyć czegoś na oleju, czy w piekarniku piec. To właśnie będzie dobra alternatywa, a uwierzcie mi, zresztą sami zobaczycie pod koniec, jak to będzie wyśmienicie na końcu w środku wyglądało. Ja teraz wstawiam to sobie na parę, na garnek i zaczynamy to parować. No i jak widzicie, ja już mam tutaj w parowniku mięsko ułożone, gaz już mamy odpalony. Jak tylko zacznie nam parować woda, od tego momentu zaczniemy liczyć czas i będziemy to parować mniej więcej około godzinkę. Ja teraz przykrywam i jak tylko mi się uparuje, wracam do Was i zaprezentuję Wam, jak to wyśmienicie wygląda. No i u mnie dokładnie godzinka. Zaraz wyjmę to z folii. Tu nawet widzicie, o, trochę wody zebrało się na dnie. Dlaczego parowałem to w woreczku? Dlatego, żeby nic mi tutaj nie uciekło, żeby wszystkie tutaj smaki zostały mi razem w środku, w tym woreczku, w tym mięsie. Teraz wyciągam wszystko na talerzy i zaraz Wam zaprezentuję, jak to smakowicie wygląda. No i gotowe. Ja już mam tutaj wyciągnięte na talerz. Teraz przekroimy to i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. A zapach, no uwierzcie mi, unosi się wyśmienity. Już obracam. I co my tutaj mamy? No proszę zobaczyć. Zobaczcie, jaki smakowity kąsek nam tutaj wyszedł. Zachęcam, naprawdę zachęcam do zrobienia właśnie w takiej opcji na parze, bo jest to naprawdę bardzo lekkie, delikatne. Tu jeszcze Wam pokażę z boku, jak to wygląda. No wyśmienicie. Sznureczek możemy sobie teraz ściągnąć i możemy sobie kroić kawałki i podawać do jedzenia. Jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia mojego kanału, bo jest tam naprawdę wiele ciekawych propozycji. Zostawcie łapkę do góry, napiszcie jakiś komentarz pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście, jeżeli podobają się moje filmy. No i zapraszam Was na kolejny odcinek. No i do zobaczenia. Cześć!